Poznajcie marokańskiego Dawida Beckhama, który wyszedł aktorkę z najzgrabniejszych piersiami Półwyspu Iberyjskiego. Reprezentacja Maroka zachwyciła piłkarski świat. Na Mistrzostwach Świata w Katarze awansowała do półfinału. To historyczny wynik, bowiem jeszcze nigdy, w 92-letniej historii mundiali, żadna afrykańska drużyna nie zaszła tak wysoko. Jedną z gwiazd Lwów Atlasu jest Achraf Hakimi. Gwiazdor Paris Saint-Germain nazywany jest marokańskim Beckhamem. Nie chodzi tu wcale o fakt, że był pomocnik reprezentacji Anglii, swoją karierę kończył właśnie w paryskim klubie. Hakimi, podobnie jak Beckham, poślubił celebrytkę. Jego wybranką serca jest Hiba Abouk. Uważana za jedną z najpiękniejszych aktorek na świecie. Zarówno ona, jak i jej mąż. Urodzili się w Madrycie, ale mają marokańskie korzenie. Para ma dwóch synów. Urodzonych w 2020 i 2022 roku. Co ciekawe, Abouk jest o 12 lat starsza od swojego męża. Para w październiku tego roku pojawiła się nawet na okładce prestiżowego magazynu Vogue Arabia. Marokańska diaspora rozsiana jest po różnych krajach Europy, m.in. w Holandii, Belgii, Hiszpanii, Portugalii i Francji. Po ich ostatnich sukcesach dochodziło na starym kontynencie do zamieszek. Ambasada RP w Paryżu wystosowała nawet ostrzeżenie do Polaków mieszkających we Francji. Zaleca się unikanie zgromadzeń we francuskich miastach w związku z meczem Francja-Maroko w środę podczas półfinału piłkarskiego mundialu w Katarze. Co ciekawe, Lwy Atlasu wyeliminowały już z turnieju Hiszpanów i Portugalczyków. A ich kolejnym rywalem będą właśnie aktualni mistrzowie świata. Francuzi w 1/8 finału pokonali 3-1 reprezentację Polski. Czy zabiorą drużynie z Afryki marzenia o awansie do wielkiego finału? Początek meczu w środę 14 grudnia o godzinę 20. Dzień wcześniej, w pierwszym półfinale zmierzą się Argentyna i Chorwacja. Michniewicz w oczach Polaków. Ten sondaż nie pozostawia złudzeń. To on miał być następcą Michniewicza. Kulesza już po rozmowach z kandydatem. MŚ 2022. To on skomentuje finał mundialu. TVP ogłosiło swoją decyzję.